Bum, cześć, siemanko, z tej strony Patryk, witam was w kolejnym odcinku. Dzisiaj nowa nuta ekipy Napad na bank. Zobaczymy, czy w końcu jakaś nowa ekipy jest w stanie dorównać nucie 3 kipa i tak samo fajnie banglać lub być po prostu tak samo fajna. Bo te ostatnie to tak 2 na 10. Oczywiście według mnie, bo wiem, że dla niektórych z was się podobają i w ogóle okej. Każdy ma inny gust. Dobra, lecimy. Na bank, my niczym Bonnie i Clyde. Lubimy gonić marzenia, lubimy też gonić hajs. Napad na bank. Czyli wszystko będzie w takim klimacie darkness. I w ogóle, kurde, powiem wam szczerze, że to będzie git, jak tak będzie, jak się taki klimacik utrzyma. Nie wprowadzamy już zmian. Nieważne co będzie jutro, na siebie już mamy plan. I co, to jest wstępka Marcysi? No, co się mogę wam powiedzieć, widzowie, no Marcysia jak Marcysia, nie? Ona ma fajny głos do rapsów i w ogóle do muzyki, a o czym powiedział nie powiedziałem tylko ja, tylko też zaznaczył to Kękę bodajże pod 3 kipa, że Marysia ma fajny potencjał pod muzykę, więc ja bym w ogóle proponował kilka singli tak całkowicie solo nagrać dla Marcysi, nie? Ale to moje osobiste zdanie, teraz trąba wjeżdża, także lecimy. Czekaj, co to jest ten Roxy Węgiel? A no tak, bo to jest fit z Roxy, nie było tematu. Ale ogólnie trąba nie brzmi jak trąba. No, powiem wam ogólnie tak, o, giga mi się podoba sceneria, widać, że to jest potężne siano położone na teledysk i mi się sama sceneria, scenografia i w ogóle wszystko, cały ten klimacik teledyskowy jest giga fajny, mi się mega to podoba, szczególnie, że no taki mój klimacik, taki trochę bardziej dark, jeżeli chodzi o scenerię w każdym razie, nie, to mi to giga trafia w gusta. Najwyższy czas, wiem, że to znasz. Czy jeszcze jakieś sceny na dachu? Pierwszy, drugi, trzeci raz. Najwyższy czas. Wiem, że to znasz. Czekaj, to jest w Warszawie, nie? Ej, bez kitu, to jest złota 44, ten wieżowiec? Z tyłu? Nie no, moim zdaniem klimatycznie jest giga, lecimy dalej. Dobra, o Roxy Węgiel można powiedzieć wiele, że sama nie wymyśla tekstów, że jest kidem i tak dalej, ale jedno trzeba jej przyznać. Głos to skórkowana ma. W ogóle ile ona ma lat? Nie no, jak na 16-latkę to ma niezłą koparę z głosu. Mi się refrenik giga podoba, fajnie jest to zaakcentowane i miło się tego słucha. No i przede wszystkim, no Roxy, co by nie mówić, to no jednak ma wykop z głosu, nie? Fajnie to brzmi. Cała ekipka. Robimy ruchy nareszcie, robimy ruchy na mieście, patrzymy tylko na siebie. Ej, to oni w ogóle w jakimś banku serio to nagrywali bez kitu? Czy to jest tylko taka sceneria? Pograć z Ciul, jak oni to nagrywali rzeczywiście w jakimś banku przy sejfie. Mi się podoba. Fajnie. Właśnie patrzymy na resztę, ludzie się gapią na ręce, ludzie wywołują presję. To bywa ciężkie, nie chcę czuć już nigdy więcej. Nowe ciuchy, nowe dziary, nowe buty, nowe plany. W wyglądzie zachodzą zmiany, lecz w środku dalej tacy sami, ej. Nie no, mówię wam, no ta sceneria jest giga fajna, ja po raz kolejny to powiem, ale serio, jestem naprawdę pełen podziwu, bo myślę, że na teledysk do 3 kipy poszły potężne pieniądze, bo nawet chyba wujas mówił, że tam coś poszło w okolicach 100 tysięcy czy coś, no to tutaj myślę, że serio poszły jeszcze większe hajsy, bo jest to sztos, to jest po prostu sztos, naprawdę, jeżeli chodzi o teledysk, to rozwala wszystkie, żadna wcześniejsza nuta ekipy z teledyskiem nie ma podjazdu do tego teledysku i to nie jest gdybanie, tylko to jest fakt, więc dla mnie sztos i dycha za teledysk. Zasłonię twarz, to nasz nie pierwszy, drugi, trzeci raz. Najwyższy czas. Wiem, że to znasz. Nie. Zasłonię twarz, to nasz nie pierwszy, drugi, trzeci raz. Nie no, moim zdaniem naprawdę sztos. Teraz mieliśmy okazję słyszeć całą zwrotkę Marcysi i... No i serio, ja jestem pełen podziwu, naprawdę. Jakby to powiedział Michael, szapoba.
Ej, tam są legit hajsy, czy to po prostu papierki poukładane? Jeżeli chcieliby wykorzystać pieniądze, to musieliby tam ułożyć serio legit siano, bo tak jest bodajże w tym... w przepisach, że jeżeli na nagraniu są pieniądze, to muszą być one autentyczne lub musi być na nich nadruk, że to są fejkowe i tyle, nie? Nie może być coś takiego, że wydrukujesz sobie w drukarce hajs, nie ma na niej etykiety, że to jest fejkowe i że możesz to wykorzystać, więc albo musieli wykorzystać legit siano, albo musieli wykorzystać te takie papierowe, ale z nadrukiem, że to nie jest ten, że to nie jest oryginał. Chociaż teraz tak sobie myślę, z drugiej strony takie siano dla ekipy to nie byłby żaden problem, żeby tyle wyciągnąć z banku. Więc pewnie legit siano, ale ogólnie giga spoko, giga klimat. No, powtarzam się już w kółko, ale no... Serio, no jest zrobiony klimat w tym teledysku. No obciaks. Najwyższy czas, wiem, że to znasz. Zasłonij twarz, to nasz nie pierwszy. Ale sztosik widok, ładnie to jest. Ładne ujęcie, mega mi się podoba też. Fajnie, no przekminione to jest wszystko w tym teledysku. Nie wiem, czy oni jakby sami to wszystko aranżowali, w sensie w myśl scenografii i tak dalej, w sensie, że to był ich pomysł i to na każdą scenę był to ich pomysł, czy sobie zatrudnili reżysera, ale naprawdę no rozwala system. Giga przekmina i giga dobrze to wygląda. Najwyższy czas, wiem, że to znasz. Zasłonij twarz, to nasz nie pierwszy, drugi, trzeci raz. Najwyższy czas, wiem, że to znasz. Zasłonij twarz, to nasz. No, Frizzaluszek się pojawił. Ej, helikopter wynajęli? Oni helikopter wynajęli? Czy to była animacja? Ciężko oszacować, czy to animacja, czy serio legit helikopter. Jak macie jakieś info odnośnie tego, czy to jest legit helikopter, to dajcie info w komentarzu. Nie no, wygląda jak legit. A i teraz, że niby Roxy była ich wspólniczką, a nie zakładniczką? Taki plot twist? Nie no, spoko, spoko, fajnie to wygląda. Trąbalski. Nie no, petarda. Moim zdaniem, serio, jeżeli chodzi o teledysk, jest to najlepszy teledysk, jaki do tej pory wypuściła ekipa. Miałem okazję też już zapoznać się z innymi piosenkami ekipy i według mnie, jeżeli miałbym ustawić nuty, które są najlepsze obecnie już po przesłuchaniu całej płyty, znaczy nie słyszałem, nie wiem, czy w deluxe wersji są jeszcze jakieś dodatkowe kawałki, czy nie, ale w tym, co oni wstawili na ekipę, to po przesłuchaniu wszystkiego uważam, że pod kątem teledysków najlepszy jest Napad na Bank. Z kolei tekstowo najbardziej mi się podoba Zajawka. Jeżeli nie słyszeliście tej nuty, to się z nią zapoznajcie, naprawdę, bo jest gigasztosem. A z kolei, jeżeli chodzi o teledyski, no to top of the top jest Napad na Bank, serio. Największy klimat, widać, że były położone potężne pieniądze, widać, że zrobili to naprawdę, no nie widać tam żadnych niedociągnięć, po prostu wszystko jest zrobione pod linijkę i wygląda to naprawdę giga, giga fajnie, więc cytując Michaela, naprawdę ekipa szapoba, bo wygląda to po prostu zajebiście. Z mojej strony to wszystko, do zobaczenia w piątek na odcinku, mam nadzieję, że uda mi się zrobić projekt muzyczny, także być może w piątek wleci projekt muzyczny, tymczasem ja się z wami żegnam i życzę wam miłego tygodnia, wypoczywajcie na wakacjach, bo wam się należą po tym chorym roku na nauczaniu zdalnym, także wypoczywajcie i do zobaczenia w kolejnym odcinku już w piątek. Siema, Narpajus i ja. Cześć!